Po pierwsze, no ja się bardzo cieszę i cała nasza fundacja cieszy się z tego, że w ogóle wymyślona została idea forów sekretarzy, forów skarbników, forów przewodniczących itd., itd. Mamy 84 takie fora w skali całego kraju, gdzie ludzie właśnie zaangażowani bezpośrednio w praktykę samorządową mogą się spotykać, wymieniać informacje, dzielić się doświadczeniami, słuchać wykładów prowadzonych też przez ludzi, którzy naprawdę są profesjonalistami w swoich dziedzinach szczegółowych. Mają tutaj też możliwość spotkania się bezpośredniego z przedstawicielami rządu, organizacji samorządowych. Także z tego punktu widzenia to jest no, święto demokracji lokalnej, można powiedzieć. A ponieważ sekretarze pełnią w swoich jednostkach szczególną rolę, bo są takimi zwornikami właściwie administracji, tego, co najbardziej żywotne w gminach czy w powiatach, województwach, w związku z tym to wszystko po prostu żyje i ma fantastyczne efekty. Z czym zmierzy się, Pana zdaniem, w najbliższym czasie samorząd, z jakimi problemami i jak kongres jest w stanie i czego dostarczy? Tego się na pewno nie da przewidzieć, chociaż już wiemy, prawda, że po doświadczeniach pandemii, które się nie dało przewidzieć, po doświadczeniach po 24 lutego, czego się w gruncie rzeczy, a na pewno z poziomu samorządu nie dało przewidzieć, mamy teraz kolejne wyzwanie, mianowicie sprawy zimy, energetyki itd., itd. Mam nadzieję, że samorząd sobie z tym da radę i to jest też właśnie takie miejsce, gdzie można wymienić różnego rodzaju doświadczenia, spotkać się z ludźmi, którzy mogą tutaj wiele pomóc. Ale tak prawdę mówiąc, największym wyzwaniem, z jakim się będzie samorząd w najbliższym czasie, jednostki organizacyjne samorządu się mierzyły, to na pewno będzie cyfryzacja. To są te wszystkie rzeczy związane z obiegiem informacji, dostępem do informacji publicznej, ochroną danych osobowych, dalej no, elektronifikacją całego systemu, prawda? Dalej także i zagospodarowanie przestrzenne, które jest też na pograniczu takiej klasycznej działalności samorządowej, ale także przecież budowania pewnych baz danych, które będą służyły dalej do rozwoju. Także wydaje mi się, że te bieżące takie wyzwania, o których tutaj mówiłem, one ciągle dają o sobie znać, bo ciągle mamy uchodźców, ciągle mamy jeszcze problemy pandemii, chociaż nie aż w takim natężeniu. No ale wiemy, jak wielkim wyzwaniem jest sprawa tego nieszczęsnego obrotu węglem chociażby, prawda? Ale uważam, że najważniejsze wyzwania na przyszłość to jest właśnie cyfryzacja szeroko rozumiana i te problemy, które są z tym związane oraz zagospodarowanie przestrzenne, które pozostaje, że tak powiem, w centrum uwagi od początku fundacji na pewno, w mniejszym stopniu samorządu, ale powoli sytuacja się zmienia i samorządowcy zaczynają coraz lepiej rozumieć wagę zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym będzie tutaj bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Jakie wrażenia zabiorą ze sobą do swoich regionów, do swoich koleżanek i kolegów w regionach uczestnicy kongresu? To jest pytanie pod ich adresem, ale tak jak obserwuję właśnie ludzi, prawda? No to jest elita, to jest crème de la crème, prawda? Tego, co najistotniejsze w samorządzie. Bo przecież to są ludzie w gruncie rzeczy bardziej zaangażowani w to codzienne życie, nawet niż burmistrzowie, prawda, i prezydenci miast, którzy pełnią głównie funkcje reprezentacyjne, polityczne, strategiczne, prawda. Natomiast ta codzienna robota jest w rękach tych ludzi. I po pierwsze, oni są bardzo profesjonalni już. Na pewno ustawy, które dotąd regulują pozycję pracowników samorządowych, a sekretarzy czy skarbników w szczególności nie są optymalne, ale wytworzyły jednak już pewien jakby ciężar gatunkowy, tak? I dało się stworzyć olbrzymi, że tak powiem, korpus dobrze wykwalifikowanych urzędników samorządowych, którzy potrafią służyć samorządowi niezależnie od tego, jaka jest akurat opcja polityczna u steru władzy, prawda? Oni są czasami od początku samorządu, prawda? I bardzo rzadko się zmieniają na tych stanowiskach,
na szczęście w samorządzie lepiej chyba się rozumie te problemy służby cywilnej niż w skali rządu, w skali kraju. No i wrócą na pewno z takim przeświadczeniem, że są profesjonalną, dobrze przygotowaną do swoich zadań grupą. Kiedy przychodzą tutaj ministrowie, to widać, że oni są raczej petentami jakby w stosunku do samorządu, że muszą się z tym samorządem liczyć, bo oni doskonale wiedzą, że bez samorządu, bez zaangażowania się sekretarzy bezpośrednio, to bardzo wiele rzeczy może się rządowi nie udać, prawda? Coraz częściej sobie rządzący z tego zdają sprawę. No i więc patrzę z przyjemnością po twarzach. Bardzo dużo młodzieży, pojawia się młodzieży na tych stanowiskach sekretarskich. Także jestem zachwycony.